Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, jest dzisiaj ze mną Hadesiak. Dzień dobry, cześć, siemanko. Zapraszamy na kolejny... Cicho, teraz ja mówię, najlepszy duet na polskim YouTubie, łapkę w górę musisz zostawić. Teraz to nic nie kosztuje. Już? No. No, a teraz zapraszam was na kolejny odcinek z... Trybu. Jailbreak, witamy serdecznie. Czemu tak robisz? Bo mogę. Cię to? Przepraszam. Przepraszam bardzo serdecznie, przepraszam. Właśnie, szanuj słuchawki naszych oglądających. Nie wiemy ogólnie, kiedy ostatnio nagrywaliśmy już razem jakikolwiek jailbreaka, czy cokolwiek innego, jeśli chodzi o Robloxa, także... Bo się pokłóciliśmy. Zawsze się na tym kończy, że ktoś się z kimś pokłóci. Bo się pokłóciliśmy. Przynajmniej w teorii. To jest zawsze takie, ej, nie nagrywacie już długo razem, to pokłóciliście się. Nie, no, nie dobrze, przyjaciel, się. Bo ciebie dawno nie było w naszych tu rejonach. Dobrze, no, dzisiaj Witamy będzie oprowadzał, dokładnie. Słuchaj, przecież, tu jest wielka zabytkowa piłka. Bardzo zabytkowa i piłka. Generalnie... Najlepiej się widzę granią tego, helikopterem. Helikopterem, tak. I generalnie to jak widzisz, jak będziecie chcieli, zrobimy mistrzostwa. A jakby tak poszukać i wziąć tego helikopter z rakietami? I odbierz rakietami? I robisz drużyny na przykład 5 na 5, nie? Tutaj robisz jako jedno wielkie pole do walki. A jedna osoba bierze wojskowy i strzela rakietami na dystans i odbija nie. piłkę. To nie byłoby robi złe. Się, nie robi to się byłoby tak. złe, bardzo złe. Nie Dobra, robi się przyjacielu, tak. do miasta. Do miasta. Chciałem cię do bazy zabrać na początku, przyjaciel. Może być i do bazy, może być i do bo bazy. Musimy się przebrać, no śmierdzące ubrania masz na pewno, znaczy sam śmierdzisz, no, ale więziennym. Też, więziennym. Wiesz, no tak, no. To zgodzę się, powiedzmy. O Jezus. Nic się nie stało. Lecisz tu? Nie, wysiadaj. Takie, nie no, aj czekaj, Damian, a jakby tak... Chyba nie. Nie no, czekaj, nie podchodź, nie podchodź. Jestem ciekaw, czego... No... Trochę żałość, trochę szczerze... Halo. No, cześć. To teraz pozdro z wylatywaniem. Czy ja muszę wylatywać? A właśnie, nie wiem, czy wiesz. Tutaj mieliśmy się pokazać, bo właśnie, to jest kolektor, to jest osoba, która zbiera fanty. To jest fajniejszy, bo to on ma kruka na tym, na ramieniu, wiesz? Co, ma kruka? Tak, nie wiem, co tamten ma, ale ten jest fajniejszy, mówisz? No dobra, ten taki ten. Ten jest fajniejszy, ma krukeła na tym. Ja słyszałem, że więcej płaci. Czas się przebrać, przyjaciel. I wziąć jakąś broń, w końcu dużo policji jest, nie? A, i ogólnie mój przyjaciel jest takim trochę sportowym świrem ja, teraz. Ja teraz jestem takim siatkarzowym świrem sobie. Czemu siatkarzowym? Bo to jest... To jest siatkówki? Tak. O, okej, okay, dobra. Myślałem, że tak, mój przyjaciel tutaj, jeśli chodzi o mundial, się troszeczkę postanowił udzielać. Nie. Ale widzę jednak nie, on zupełnie na odwrót. Ja zupełnie na odwrót. A jakby... też piłka, ale trochę inna. No, no piłka jest, też logo możesz odbić. Jest przecież, piłka, no. jak nie, no, ja szanuję, no, jak najbardziej. Jest, no, jest piłka, więc gdybyś chciał, żebym cię zabrał. Chciałbym, żebyś mnie zabrał do nowego miejsca. Do nowego miejsca, dobrze. O, myślałem, że tak pięknie wylecisz, że się odbiłeś chyba od drzewa. A jakby ja nie wiem, co się stało, ale... Ja tak, ale mówię, o Boże, ale idealne miejsce, po prostu idealne znalazłeś. Nagle psz, uderzyłeś w drzewo i się przesunęły takie... Pa, przyjaciel, nad pociągiem, nie? Nad pociągiem? Pa. No dawaj. Uuu. Nie no, kurde, profesjonal. O, jeszcze jak tak... O! Nie wiem, ale mam takie wrażenie dziwne, że troszeczkę coś się zwalili z tym, nie? Z czym? Paliwem rakietowym, tak. W sensie, że bo to, teoretycznie... że za dużo mocy daje, czy...? Nie, w sensie, bo jak nawet bokiem lecę do przodu, nie? Czaisz, o co chodzi? To dalej lecę do przodu, mimo że... Te wiesz, rakiety... mam wrażenie, że to po prostu tak daje ci moc trochę, cię rozpędza i dlatego... Spoko, nic się nie stało, tutaj się bardzo ładnie drzewo cię zatrzymało, pięknie, dokładnie. Cudownie. I to można też szybko sobie uciec. I patrz, ej, przyjaciel. O, co przyjaciel? A to jest przyciskor, widziałeś? No, a masz karcisko? No mam kartę, ale tu nie działa karta. Jak to tam nie działa karta? No tu nie działa karta. Aha. No nie powiem ci, to co... po co to jest? Jest przycisko. Zakładam, że do podniesienia szlabanu, ale... Po co ten szlaban, to nie wiem. No, w każdym razie, mamy nowe muzeum w Robloxie. Na pewno nagrałem to pierwszy w Polsce. Na pewno. I wszyscy przyszli to obejrzeć tylko dlatego, że ja to nagrałem. Dziękuję wszystkim osobom, które właśnie dlatego tu przyszły. Dla mnie i dla mojego serdecznego przyjaciela Damiana. Damianie, raz, dwa. Wolisz lewą czy prawą stronę? Prawicę czy lewicę? Bo jeżeli z tej strony patrzę, to prawica jest pod... mojej prawej, ale jeżeli z tej strony patrzę, to prawica jest po tej stronie. Więc pójdźmy na ten i włączmy obydwoje prawo. Dobrze, inaczej. Wolisz krótsze węże, czy dłuższe węże? Dla mnie one są takie same. No to wolisz krótsze, czy dłuższe? Wolę... Zależy. Wybierz. Dobra.
Dobrze, ja wezmę tu masz dłuższego, proszę bardzo. Ja wezmę tego. Przyjacielu, odliczaj. 3. 2. 1. 17:34 już. No dobra, naciśnij. Także no, jesteśmy byle dobra, tylko szybko. Teraz nie możesz wejść, nie możesz wejść. Wiesz co, wiesz po co ja bym chciał? Ja bym chciał zobaczyć tutaj całość, pokazać całość. Także. Przyjaciel, zapraszam cię tutaj. A, okej. Okay. To jest coś, o czym wiele osób nie wie, że tu się da zniszczyć szybę. Tu się da wejść. Tak. I generalnie ja mogę go wziąć do ręki, czy to... Nie, to bierzesz do worka. Aha, bo tak się zastanawiam, bo jest grab, jako myślałem, że wiesz... Nie, poczek waży 4 kilo. O, kurde, ty możesz tego spinnerową to wziąć. Złoto. Wiesz co, mi zależy bardzo na jednej rzeczy, żeby wyciągnąć. Szczerze. Aha, i w momencie, kiedy już jesteśmy na tych światłach, to przyspiesza. Tak? Tak, ogólnie możesz przeskakiwać te światła, to też jest taki ten. O, czyli tylko same światła zadają ci obrażenia. Tak, jakby... O. Dobra. Idziemy sobie na dół i tutaj są zagadki ogólnie, które trzeba rozwiązywać właśnie. O, mój przyjaciel tutaj mi chce pomóc. Dobra, ja sobie idę od tej strony. Dobra, nie ma problemu, przyjacielu. Jest muzyka taka klimatyczna. O, dobra, załapał mi. O, proszę bardzo, mój przyjaciel otworzył. Dzień dobry. I tu możemy pójść. O, mi na przykład najbardziej zależy właśnie na tej mumii. No właśnie ja chciałem się czuć. Właśnie, ja sobie ją wezmę, chcę zobaczyć, ile miejsca zajmuje. 5 kilo. Okej. Okay. To jeszcze dinozaury możesz dinozaura sobie... jeszcze możemy trochę zabrać, tak. No i są jeszcze tak jakby przejścia, a co jeszcze switche. Obrazy po drugiej stronie? No właśnie, jeszcze chciałem pójść. Są te switche całe, może tą maskę uda mi się jeszcze zwinąć. Tak będę miał full zestaw. O, prawie będę miał full zestaw. Więc a co ile maska ten waży? 2. Okej, okay. Weź... Połamałem trochę tego. Weź świstnij też ten, a bo tutaj nie ma nic w tym pokoju. Tu jest jewel. Klejnot. A nie, no w tym nic nie ma, nie. Klejnot to ty już wziąłeś bardziej, przyjaciel. Tak. No to se tu wezmę jakieś, ten jeszcze obrazy są przyjaciel. Nie wiem, ale muszę poczekać, aż mi się trochę zdrowia odładuje, wiesz? Obrazy więc są na spokojnie, przyjacielu. A więc tutaj mamy te właśnie rzeczy za siatką, tam mamy bardziej takie mumie starożytne, tutaj jakieś kryszteksy. W sumie to ten diament mogliby równie dobrze do jubilera dać, nie? To no tak w sumie mogliby jakiś tu zrobić nom. Motyw... O Jezus! Przyjaciel, we tam uważaj. No właśnie muszę uważać, bo ja nim tutaj jeszcze jak te wszystkie te światła działają, jeśli chodzi o wiesz, jeśli chodzi o poruszanie, więc muszę uważać. Spoko, bo chcę wziąć kurę Lizę, ale muszę czekać na ciebie, bo żebyś pokazał kurę Lizę. Dobra. Wow, jak cię w ogóle steleportowało. No, dawaj. Tak, to ja sobie wezmę kurę Lizę, tak kura o. Kurę Lizę, o. Uważaj. O, wziąłem. Uważaj. Pup. Dobra, udało ci się, nice. Tak, możesz przeskakiwać, w ogóle nie wiem czy wiesz, o. Dobra, jestem. Jednak ci nie pokażę, bo... To na schodach można stanąć. Mam worek, nie? Ale można te planety niszczyć. W sensie? Możesz na nie wskoczyć, czy... Możesz... O, strzelać z nich pistoletu, dobra, ja jestem przy swoim switchu już. A Mogę... Nie możesz broni wyciągnąć. Aha, no tak, bo jak mam worek, to nie mogę. Dobra, czyli ja idę na lewo, tak? Tak, dobra, idziesz do mumii. Idę do mumii. No mumię ukradłem, to mumię wezmę, jakby nie patrzeć na siebie. No i w ten sposób możemy sobie zebrać trochę pieniążków. Ja mam 8 kilo, mój przyjaciel pewnie też ma. Przyjacielu, klikam już. Nie kliknąłeś. Kliknąłem. Teraz znowu. Muszę poczekać 8 sekund, bo no. Bo wcześniej nacisnąłem, a ty nie nacisnąłeś. Muszę 7 sekund, no dobra. A, bo ty kliknąłeś od razu, mnie było tak jakby zaznaczone, że już jest. Poczekajmy jeszcze chwilę na spokojnie, więc widzicie, jest fajne urozmaicenie, jakby nie patrzeć. Leciało. Jest. No i przyjacielu, no zostało też prowadzone nowe eleganckie autko. No widziałem właśnie, nowe eleganckie auto. Nowe eleganckie autko. O, jaka taksówka, mój przyjaciel mnie podwie... Nie da rady mnie podwieźć. No, możesz stać na tym jedynie, to mogę cię spróbować podwieźć. Nie damy rady tak. Trudno. Bierzemy nowe autko. Ja sobie zrobię troszeczkę inaczej. O. Ale brzydkie. Niech będzie w takim razie. No to przyjaciel, wiesz, musimy... Tak się rozpędzić, nie? I ej, ono nawet szybkie jest na tym silniku trójce. Ono jest naprawdę, no, taki mały wariat, ja ci bym powiedział. Ale tak w sumie trochę się boję tego, że z przodu ośki nie ma. Ojka, tak szczerze. No, prawie. Halo, gdzie mój przyjaciel jest? Jadę. A, dobra, widzę. Jadem, przyjaciel. Trochę przez góry. Spoko, przyjaciel, ja tu już jestem, widzę którym cię. Którym się obracało? Pał.
V? O, dobra, V. Rzeczywiście. Come on, ja tak klikam kuj, takie, chwila, tu jest gaz, takie, Lecę, lecę! Kurde, no nie! To tak blisko było! Lecę, leci! Przyjaciel! Lecę! No zapraszam, przelecisz chyba, przyjaciel. Nie, nie przelecę. Wszystko, wszystko jest legitnie, normalnie. Kurde, po prostu idealnie. O, dobra, prawie idealnie. Jedziemy! I wiesz jaka jest magia? Nie musisz nawet wysiadać z samochodu. Tak? No. O kurde, 7600. Co prawda szczerze liczyłem, to jest chyba miejsce, gdzie możemy najwięcej zarobić, nie? Tak, w chwili obecnej to jest miejsce, gdzie najwięcej możesz zarobić. I 6400, czyli w sumie za każde 1 kilo dostajesz 800 monet na to wychodzi, bo 8 kg przez 8400 to będzie te właśnie 800. Tak, już tak by wychodziło. Ej. No i dodatkowo ja dostałem bonus, no bo ten, masz tego VIPa czy coś, nie? Jakby nie patrzeć, więc też dostałeś tam 7 coś. Spróbuj jechać tym autem pode mną. A tu zawsze były te kości? Nie. A, no właśnie. Mam jechać tym autem pod tobą? No. No dobra, czy się nie da. Myślałem, no, miałem taką trochę nadzieję. Trochę jadę, ale nie a za bardzo. A to musisz wziąć klasyczne autko, więc wychodzi, są fajne. Wychodzi jakoś 800 i szczerze, to jest chyba właśnie miejsce, gdzie można teraz najwięcej zarobić, tylko druga kwestia jest taka, że trzeba się trochę najeździć, bo to jest chyba najbardziej odległe miejsce, jeśli chodzi o zarabianie. No niby tak, ale jak jesteś na prywatnym serwerze to jest i masz dwie osoby, no to jest to total w ogóle. Nie no, to jest zawsze dodatkowa opcja, którą możesz zrobić, a nie na przykład pójść na pociąg i liczyć, że może się nie zbaguje, nie? Ale i tak go naprawili. Nie no, teraz to wiem, że go naprawili, teraz nie? Przykład, ale możemy iść teraz, jak to się nazywa, możemy teraz sobie iść na bank, albo możemy na pójść sobie na bank, kulturalnie na bankuś. No mój przyjaciel, no nie może jechać normalnie, nie? Tylko jak to? Jadę normalnie, zobacz. Jadę normalnie. Czy ty się na mnie wybiłeś troszeczkę? No to nie, to zawsze już robiłem. To nic nowego. A to nic nowego, no to to się nawet nie dziwię. Cześć przyjaciel. Ej, chcesz tu wjechać do środka? Ty, no dawaj, gościu. A, nie wjadę. No dawaj tu. Co, przyjaciel, co ty stało? Zrobiłeś? Twój samochód, o dobra, już możesz wsiąść? Czy twój samochód stał się częścią ściany? Wiesz co, to jadę. O, dobra, jest, dobra. Ale ha, tu no jest tak. Ten. A spróbuj tu wjechać. Nie, to musisz bardziej na wprost się ustawić. No ja wiem, ale wiesz, przecież, że nie jest to. A! O! O, wjechałeś! Wjechałeś, nie co? Wiem, jak ja to zrobiłem. Dawaj, wjeżdżaj na dół. Poczekaj. Masz radę? Ja nie mam rady, przyjaciel, no proszę. Ej, i teraz w sumie przejedź sobie na sam koniec. Come on, i bardzo mało zdrowia straciłeś. Jakie kabarecik po prostu. Cześć. Cześć, co tam? No cześć, cześć. I co, wejdziesz jeszcze autem do środka? No słuchaj, no jak nie, jak tak. No, no to czekam. No to niech wybuchnie. Wybucha tydzień. Dawaj. O kurde. No i pięknie, przyjaciel, no i kradniemy tak można ten, jak to się nazywa? Kradniemy najdroższy samochód w grze. Tak. No, znaczy, najdroższy w tym banku. Żeby takie auto, no ty, no to jest zabytkowa taksówka. Aj. Przyjaciel, nie myślałem, przyjaciel, ale nawet kolorystycznie pasuje. Ja nią wjechałem, to ty nią wyjeżdżasz. Dobra. O Jezu! Wow, co ty robisz? Teraz to jest łódka. A to ty nie bierzesz wszystkich pieniążków? Czekaj, bo się. O! Się lekko zblokowało. Ej, zobacz, co się z tym dzieje! Ja nic nie robię! Ja nie dotykam teraz nic. O! Teraz przestało, jak przestałem dotykać. Co jest? O! Ja nie dotykam tego w ogóle, a to samo lata. Ziup, dobra. Ziup! Cześć, przyjaciel! Co, u mnie to strasznie komicznie wygląda. No, a myślisz, że z mojej perspektywy nie wyglądało komicznie? Wziął! Cześć, przyjaciel. Przyjaciel, no. Tylko, że ja nie otworzę. A ja sobie sam nie otworzę? No to przyjaciel, musimy się zmienić. Tak? Tak, teraz musisz wyjechać stąd. Na. No i pięknie, kurde, no. To nie ma tekstur. No dawaj. Musisz obydwa mi otworzyć. Sorry. Kurde, no i pięknie. No. Przyjaciel, zamknęli mnie w banku. Przyjaciel, gdzie jesteś? Czemu zaliczyło, że tylko ty wyszedłeś? Czy się czas skończył? Nie byłem pewien. Nie wiem. Ale no nie powiem, piękne to zamknęli było. Zamknęli cię w banku. Ej, może jesteśmy pierwszymi osobnikami, którzy wjechali tym autem tu i wyjechali.
Kurde. Wiesz co, ja myślę, że nikt nie ma takich głupich pomysłów. Możliwe, że nikt nie ma takich głupich pomysłów, jakby nie patrzeć. Przepraszam, a czy... Jaki jest procent szans, że... Nie no, tutaj to trochę za wysoki jesteś chyba. No już chyba tak. Chyba tak mi się wydaje, chyba przyjaciel. Tak. Ale niestety. Zaliczyło ci, że ukradłeś. Zaliczyło, że ukradłeś ten. Tak? A nie wiem, tak, na... Tak, bo jest gratis i hadesiako. A, rzeczywiście. Ja tak stoję i nagle drzwi zamknięte i takie takie halo? Halo, przepraszam, bo ja tu jeszcze nie okradłem tego miejsca. Takie dokładnie, takie co tu się dzieje? Ale no ja widzę, przyjaciel, że bardzo dobrze ci idzie zarabianie pieniędzy, bardzo mnie to cieszy. Oczywiście, czekamy na nowy update z samochodem za... A, nieważne, miałem tego nie mówić. Kurde, ale masz przyjaciel, to dla ciebie, to jest taki co tam, mój donate? Mały prezencik. O, mój przyjaciel tak, mi daje donaty. To jest mój donate. Mały prezencik, no bo biedniejszych się tutaj wspomaga, prawda? No to ja tak właśnie cię wspomogę tutaj, taką dotacją małą. Aż ci zatańczę, przyjaciel. Kurde, Kurde. Woo! Ja mam tylko taką, krótką, hehe. To ja też czekaj, chcę, o. Czekaj. O! To... nie. Czemu do buzi mi batona? A chcesz kartę? No jaha. To bierz mogę kartę do buzi. Do buzi? Tak. Będziesz niczym mój piesek, będziesz prowadził mnie. O, dobra, możemy już wybijać. Za rączkę cię będę tak prowadził. Będę takim... Dobrze, że za rączkę. Za rączkę, no a za co byś sobie myli? Nie na sobie, przykład kurde. Za dwie rączki. Tak, za dwie rączki? Na przykład za dwie rączki. A jakbym cię tak za nóżki złapał, to co? Mógłbyś spróbować. I utopił. Mógłbyś spróbować, przyjaciel. Zium. Przyjaciel umarł. Przyjaciel, wróć po mnie, proszę. Co jest? Proszę, nie mam HP. Coś ty odpawlił. Nie mam HP, proszę. A. Dobra, z powrotami jest teraz gorzej niż kiedyś. Moja postać aż się zgięła po respie, także... No, całkiem ciekawie. No, zrespiłem się w bardzo fajnym miejscu, jeśli ktoś nie wie... Nie martw się... Jeśli ktoś nie wie, kto to jest Doggle Fox, to może sobie wejść do Damiana, obczaić tutaj, o, witam serdecznie. Może obczaić sobie filmu Damiana. Jak się zrespiłem, to wystrzeliłem jak pajac w kosmos. Moja postać się złamała, w sensie nogi utknęły w ziemi, a cała reszta się położyła, więc... Nie, to ja jak pajac, tak tak bez dwa, taki ragdoll poleciał totalny i taki... Pięknie, u mnie stałeś, no ale no dobra. Także to było na tyle, mamy nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach, no i pa, pa! Cześć! We'll be right back.